Swoje drzwi otworzyli przed nami Miłosz, Ewa, Jasiek, Marianka i pies Dili. Zajrzyjmy do środka i zobaczmy, za co kochają swój dom. Rozwiązanie pierwsze – świetliki i białe drzwi. Zaczynamy od wejścia, czyli od wiatrołapu. Drzwi nieprzypadkowo są białe. Po pierwsze, pasują do całego domu, który od zewnątrz i od wewnątrz jest biały. Po drugie, dzięki temu, że są białe, przedsionek wydaje się większy i jaśniejszy. Żeby w środku było naprawdę jasno, nad drzwiami znajdują się duże okna, czyli świetniki. Rozwiązanie drugie – regał do sufitu. Regał w pokoju do pracy zajmuje całą ścianę, od podłogi do sufitu. Zrobione jest z najtańszych, standardowych półek, które odpowiednio przycięte postawione są jedne na drugich. Te na górze stoją do góry nogami. Dzięki temu przy suficie, tak samo jak przy podłodze, mają cokół. A całość wygląda jak mebel robiony na zamówienie. Rozwiązanie trzecie – żeliwny kominek. Stylowy żeliwny kominek w salonie to mocny punkt w estetyce domu. W nowoczesnym domu nie wszystko musi być nowoczesne. Miksowanie starego z nowym jest fajne i modne. Przy kominku stoją proste sofy, ustawione tak, by można było patrzeć i na kominek, i na ogród. I na kominek, i na ogród. I na kominek, i na ogród. Rozwiązanie czwarte – kuchnia we wnętrze. Kuchenna wnęka ma równo 480 cm szerokości. Właśnie tyle potrzeba, by zmieścić 8 standardowych szafek 60. Budując dom, można dokładnie określić, gdzie staną ściany i jakiej mają być wielkości. Górne szafki, także standardowe, sięgają do samego sufitu. Dzięki temu wyglądają jak biała ściana. Nad blatem zwykła szyba pomalowana od strony ściany białą farbą. Sercem domu jest długi stół, przy którym skupia się życie całej rodziny. Rozwiązanie piąte – łazienka przechodnia. Za kuchnią powstało długie, wąskie pomieszczenie. Jego pierwszą część zajęła łazienka. W głębi, za drugimi drzwiami, jest schowek, potrzebny w każdym domu. Na odkurzacz, zapasowe meble i inne dziwne rzeczy. Rozwiązanie szóste – szafa pod schodami. Żeby nie marnować przestrzeni, pod schodami powstała wielka szafa. Mieści się w niej naprawdę wszystko. Lodówka, hamak, mikrofalówka, a nawet dzieci. Zdaniem Jaśka i Marianki to najfajniejsze rozwiązanie w całym domu. Rozwiązanie siódme – okno w łazience. Pół jednej ściany w łazience to okno na wnętrze domu. Okno jest duże, daje dużo światła. Widać przez nie tylko kawał domu, ale także ogród. Szyba jest oklejona matową folią. Został jednak przezroczysty pas bez folii. Ten pas umieszczony jest na tej samej wysokości i ma tę samą szerokość, co lustrzane szafki w łazience i pas okien w przedpokoju. W korytarzu na piętrze jest aż 5 par drzwi. Żeby drzwi nie zdominowały przestrzeni, są białe i gładkie. Dzięki temu, gdy są zamknięte, prawie wcale ich nie widać. Prawie całkowicie wtapiają się w ścianę. Częściej jednak są otwarte. Korytarz nie tylko pełni funkcję komunikacyjną. Jest też placem zabaw dla dzieci. W tym domu to już wszystko. W następnym odcinku otworzymy inne drzwi i zajrzymy do kolejnego dobrze urządzonego domu. Thank you.